Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego Don't Starve. Witam, dzień dobry. Sprawdziłem sobie, słuchajcie, ten evencik z tymi świniakami. To nie jest tak źle, to jest jakiś tam dodateczek z tego tam, może nie, że dodatku, tylko takiego festiwalu, tak można by nazwać to. Tam coś z królem świn i w ogóle, że tam się walczy o te samorodki. Nie było to takie straszliwe fopa, co zrobiłem, aczkolwiek na pewno... O Jezus, złoto. A, bo nagrobki są niedaleko, to by tłumaczyło złoto. Witaj, duszku, niestety no, nie mogę ci pomóc. Natomiast to by tłumaczyło dosyć dobrze to, co się tam działo. I no tak, no szkoda, ale nic się złego, słuchajcie, tak, może nie, że złego, ale takiego strasznego nie wydarzyło, więc jest okej. Chociaż szansa na drop z tego paska, to jest tylko 5, na drop tego paska to jest tylko 5%. Ze świnek, więc to nie aż tak dużo wcale. Dobra, słuchajcie, zwiedzimy sobie ten brzeg mapy, tak trochę dla zasady, żeby go mieć, a następnie idziemy czyścić mapiszona z wszelakiej maści clockworkowych świrów. Zastanawiam się, czy nie powinienem już raczej przygotowywać się pomału na zimę, ale myślę, że damy radę. Nie, no dobra, powinienem też gdzieś utłuc bizona po drodze jakiegoś, jednego albo dwa, bawoła w sumie bardziej niż bizona. Chciałbyś Tomku bizona utłuc. Jakiegoś bawoła. Jednego, dwa albo trzy. W zależności od tego, czy uda mi się wydropić róg. Bo róg i czapka no, są super ekstra fajne i przydatne bardzo. Szczególnie jak będziemy mieli bić się z Dirklopsem później. Więc to na pewno robimy. Więc teraz tak. Tutaj żadnych... Aha, tam jeszcze kwiat glamerowy jest do podniesienia. Ale to potem zaskoczę. Najważniejsze, że już to jest aktywowane. Więc tak, wrócimy sobie w okolice Baski i pójdziemy sobie tu to przeczyścić, tak sobie myślę. I potem jak wrócimy stamtąd, to już pewnie będziemy się budować, tak zakładam. To chyba będzie w miarę rozsądne, jeżeli chodzi o nasz plan. Tak, bo teraz sobie jeszcze zrzucimy trochę rzeczy i będziemy... A co? O Jezus, tu spadają meteory, trzeba uciekać. No, bo to będzie konkretnie zaraz. Czy już jest? A może być gorzej, jak nie zwiejemy na czas i będzie bolało. O, to ktoś dostał, już widzicie? więc sobie stąd uciekando robimy. Tam jeszcze mamy wyprawę do zrobienia na te psiarze, na Hound Fortress, ale to myślę, że zrobimy sobie tak, że zbudujemy w ogóle... Można by zbudować taką świńską farmę w taki sposób, żeby ona była niedaleko tych psów, tylko psiarze będą zżerać mięso z nich, więc... To trzeba by jakoś tam na pełnię poczekać i zlurować te świnie tam w okolice, żeby oni się tam zatłukli ze sobą, te werewolfy z tymi houndami. I to myślę byłoby całkiem ciekawe wydarzenie do obserwowania. Dobra, tutaj sobie już wracamy. Żabki poszły spać w stawikach. I to... O, witaj stoliczku. To całkiem sympatyczne wydarzenie. No nigdzie Chestera nie widziałem, słuchajcie, a szkoda, bo on by się bardzo przydał. Nie ukrywam, dobra, idziemy sobie tu. Hop, hop, hop. Trąboko elefanta, no to tam dużo życia jej nie zostało tak naprawdę, słuchajcie. Dechy, kamienie, girsy, pigskin, spider glandy. Trąbę wezmę ze sobą, moonrock. Dobre viewsy robi na YouTubie, to przyda się chłopak. Dobra, tutaj to zrzucimy. Kamienie sobie podzielę, powiedzmy tak. Trochę wezmę, żeby mieć. Mięsa mam bardzo dużo. Może lodówkę bym sobie zrobił, ale nie chcę chyba palić, wiecie, surowców. No, nie chcę palić surowców póki co na to. Panflut sobie odłożę, to sobie wezmę. No to mięso będę nosił ze sobą, żyćko. Jest okej, damy radę. Aha, i wezmę może w takim razie ze trzy zadki świńskie, żeby... O, hem to muszę już zrobić nawet, po prawdzie. Raz, dokładnie, bo zaraz trzeba będzie wymieniać. I myślę, że hambata też, nie? To trzeba będzie... O, witaj, trawko. Tak, tu trzeba będzie te ule sobie... Chociaż ja myślę... Nie no, w tej odległości, co od nich jestem, to nie muszę sobie ich aż tak niszczyć. To jest okej. Lecimy teraz tam na południe. A teraz w sumie w lewo wychodziło. Tak, tak będzie najsensowniej. Bo to tu zaraz obok i tam wyżej są świńskie domki.
Więc porobię wszystko, co bym chciał. Mogę trochę też silku z pająków sfarmić. I tak wyposażeni, myślę, że będziemy sobie wracać. Git, to jest dobra opcja. Podoba mi się to. Jak najbardziej brzmi to ok. Hop. Latarnia. Latarenka. Latarniunia. I wjeżdżamy do lasu. Taka jest różnica w ogóle między 1/3 a 100%. Całkiem spora w sumie. To jest bliżej chyba do zasięgu torcza, tak naprawdę, nie? A no to już jest tak konkretnie, ładnie sobie to radzi. Tu gdzieś też chodzi drzewiec i możemy go spróbować namierzyć. Bo tutaj w okolicach był też clockwork. Ten taki nosorożec. I on trochę potratował tych drzew i odpalił się, o właśnie patrzcie. Nawet tu jest, i tu gdzieś się drzewiec odpalił i on tam zaczął łazić. I moglibyśmy spróbować go pocisnąć też, tego Trigarda. Wydaje się, że oni gdzieś tutaj biegli, jak się byli ze sobą. Nie, w sumie nie. Ciężko. Dobra, tak po ciemku to będzie mi bardzo ciężko znaleźć. W sumie, więc może sobie pójdę na razie tu. Ale powinny być szyszki po drodze, takie do... O, tu jest jeszcze jeden domek świni. To ciekawe. Od razu się jej pozbędziemy. Dzień dobry. Surowce dla mnie. Mnie to bardzo cieszy, koleżanko. Jest Clockwork Knight. Zaraz się tą zajmiemy, gościu. No, tu jest ich czterech, więc to jest kozak miejscowa w ogóle. Ja jestem dużym fanem. I tu jest kolejny domek świński. O, a czemu tutaj świnko tak na dworze? Wow, kolejny wormhole. A to ciekawe. Ciekawe jestem, gdzie on mnie zaprowadzi. Totalnie w niego wskakuje, nie? Muszę sprawdzić, dokąd on wjedzie. Okej, okay. No nieźle. Czy to nie zmienia mi aż tak dużo? Ale to jest bardzo ciekawe. Tumbleweedy trzeba robić. To jest bardzo ciekawe. Czy to powoduje, że chce się przenieść w inne miejsce? Chyba nie. Ale zaraz się zastanowimy. Dobrze wiedzieć o tym, że taka dziura tutaj ma miejsce. Że tak powiem. Dobra, tam przy tych dziwnych... statuach. Marble sculpture. Tutaj... Nie, tutaj nie ma nikogo. Jest marble po prostu i... jakaś świnka potencjalna do sfarmienia. Dobra, no to idziemy tam na Clockwork Knightów. Pociśniemy ich sobie. A, klepiemy na pałę. Co my tam będziemy. Aż gościu. Hop. Ej, a jak jest w ogóle z trąbą koelefanta, jak ją usmażymy? To jest 37,5-30. O, wow, dobrze, dobrze odnawia. Może mi się podoba. Dobra, dzień dobry, patrzcie, to jest Maxwell. O, mandrejki dwa, właśnie, ja je wziąłem ze sobą. I zapomniałem o nich tutaj. To jak zwiedzałem mapę, to tutaj miałem. Witaj. No, szarża. Dobra, to... I teraz będzie szarża. Git. Ależ girsów, podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Witaj. No, cudownie tu jest to, że jest czterech, słuchajcie, tych knightów clockworkowych. To jest serio. Mega, mega kozak sprawa. Ała. I po hełmie. A nie mam jeszcze jednego? Nie mam. No, ale to już sobie zrobimy. Szkoda skóry świńskiej, więc może powinienem trochę ostrożniej grać, ale dobra, jedne girsy sobie zjemy. Zawsze heal, tego spróbujemy sobie wykajtować ładnie. Oła. I teraz szarża. O wow, nieźle. Och, czemu poszedłeś? Bardzo ładnie. Bardzo dziękuję, świnko, za pomoc. Ja wiem, że that's your space, ale próbuję cię uderzyć, gościu, więc gdybyś tak zaczął ze mną kooperować... Dobra, no lećcie, świnkersonie. To tu chyba wszystko. Bardzo ładnie, dużo girsów. I to już są upgrade'y, że mamy 200 HP.
16 za każdy upgrade, każdymi gearsami, więc to już jest bardzo sympatycznie. Tu jest dużo dywanu w ogóle do wyciągnięcia, więc no mi się to podoba. To jest super. Jakaś świnia łazi, może będzie jakiś domek do zburzenia. Będziemy jak wilk, który huchał, dmuchał i zarządził świnią eksmisję. Yeah. Pajęczarze. Witam, witam. Nie, nic tu nie ma więcej. O, trzy hity już teraz. To niedobrze. Bo jak na dwa się ma... Ała, 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 ała. Jak się ma ich na dwa, to jest lepiej. Prościej ich po prostu zabijać. Raz, dwa, trzy. Dobra, raz, dwa, trzy. Zgarniamy sobie Monster Meat'a. Mało silku, nie podoba mi się to. Jakiś Spider Gland, no liczyłem, że więcej silku w sumie uda się złapać. Najwięcej silku jest jednak zniszczenia gniazd, no ale... Nie chcę na drugim poziomie ich rozbijać, bo to... No to nie ma co, nie? Lepiej na trzeci poczekać. To jest szansa na Spider Queenkę. I to jest szansa na przesadzalne gniazdo, nie? Tak naprawdę. Z którego najwięcej potencjalnie może wyniknąć. Dobra. Idziemy świńskie domy poniszczyć, słuchajcie, bo zostało tylko 8 dni do końca jesieni. A więc żebyśmy się tu nie zasiedzieli. Nice. Ale wścieklizny. Tu by się Abigail przydała, nie? No, Wendy, jak się gra, to dobrze. Nie, za dużo tam jest tych pająków. Nie pocisnę ich. Wendy i Abigail by się bardzo przydały w tym momencie. To by było farmienia, a farmienia. Widać, świnko. A propos farmienia. Bardzo ładnie, bijcie się. O Jezu, biedna świnka. Bardzo biedna świnka. No, najbiedniejsza. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci zgarnia lód. Ała, albo dostaje po mordzie. Ostrożnie. Oj, 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 tak nie, tak nie. O nie, pozżerała... Nie, nie pozżerała mięsa. Dawaj pikskina. Silka też sobie może dawać. Home time. No ja nie wiem, gościu, czy taki home time. Chyba ciężko. Z tym home time'em. Okej. Dobra, idźcie się tam bić. Ja tu sobie pozgarniam panty. Świni stąd już nie ma. Ale to nie szkodzi. Najważniejsze, że jest dużo fantastycznych ruchów. Dzień dobry. No, słuchajcie, tej skóry, desek, kamieni, no to mamy mega dużo, nie? Och, będą psiarze, no tak. A 13 dzień dopiero, to i tak późno w sumie dosyć. Tutaj jest ostatni domeczek. Och, och. Ała, 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 ała. Czemu dwa naraz w ogóle? Kurwa, pająki. Ja pierdolę. Ja pierdolę, hełm! O w chuj. Ale gówno, ale gówno. Ale gówno. Ale gówno. Ale syf. Elo. Nie mam hełmu. Muszę zjeżdżać. O, Goldknot. Gordsknot, sorry. Gordsknot. Nie wiem, czy tak ładnie w ogóle. Weź te świnie za ataki. Dziękuję. Hit. Dobra, czekamy, aż będzie jasno. O, zesranko z tym hełmem, tak wam powiem. Bo tego się nie spodziewałem. I że tak szybko w ogóle, bo to było tak, że od pierwszego ostrzeżenia do przybycia ich, no to nie wiem, to w ogóle parę sekund. Bardzo szybko zaatakowali. Tak jakoś, no nie spodziewałem się zupełnie. O, witajcie. Teraz się możemy bić, no.
Teraz to zapraszam, Peweks. Dobra, git. Gearsy są fajne pod tym względem, że i się nimi upgrade'ujemy, i się nimi leczymy przy okazji. Ej, gorzej będzie z mięsem zaraz. Będę je musiał upiec trochę. Bo jak nie, to będzie cienko. I tam chyba jeszcze jeden domek mi został do zburzenia, nie? Tak, tam gdzie latarnię zostawiłem. Więc sobie już pociśniemy. Tak jest, zgadza się tutaj między tymi spiderzdenami. Latarenko, nie wypalaj się. Dobra, odsunę się od typiarzy. A tu na północ nie ma już żadnego. Ja, jest jeszcze jeden domek, no patrzcie państwo. Byłbym zapomniał, a tu jest twój dom, świnko. No to czemu mi nic nie przypominasz, słuchaj, że trzeba się nim zająć. To są ważne świńskie sprawy tutaj do rozgarnięcia. No nie no, ale jeżeli chodzi o ilość surowców z tych domów, to jest naprawdę konkretnie. To nie ma o czym gadać. Och, liczyłem, że tak na styk się uda trochę tym młotkiem. No ale dobra, też jest okej. Okej, korzystając z tego, że jestem tutaj w okolicy, mógłbym... O wow, jeszcze jeden domek. Witaj. Właśnie nad tym myślałem, żeby tutaj jakimś bawołem się zająć. I to by mi się przydało, bo za tydzień zima. Jest to całkiem niedużo czasu już zostało do niej. O, jest was tu sporo kumple. To mi się bardzo podoba, jak wam powiem. Zapraszam. Ale kumple, no pewnie, że kumple. Najlepsi. O, tam jeszcze więcej bawołów. Proste, my to kumple najlepsi, gościu. Takich kumpli jak ja, to słuchaj, ze świecą szukać, naprawdę. Nawet, czy tu już mogę cię utłuc? Chyba tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O nie, drugi przybył. Bardzo niedobrze, bardzo, bardzo niedobrze. Proszę się odwaflować ode mnie. O, tu jeszcze więcej ich. Proszę się odwaflować. Mówię raz. Powiedziałem coś. O, i się zesrał. Neutralny jesteś dla mnie? Czyli jednak pamiętasz, że jesteśmy przyjaciółmi i dałem ci trawę. No dobrze. Poczekamy w takim razie, aż twój kolega sobie pójdzie i spędzimy bardzo miły czas. Skoro my kumple jesteśmy. Czy to już? Chyba tak. 3, 4, 5, 6 na bezpiecznym, powiedzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć na bezpiecznym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Bardzo miło. Och. Okej, wywalę kieł. Okej, zjem spider glandy, żeby się zhealować. Cztery. I z tego wezmę włóczkę. Dobra, tutaj mięsko, trochę ekstra go dostałem, szkoda, że tamten zdążył wrócić. No tak bywa, to jest total normal tree, jego trzeba będzie też się pozbyć. Witaj, kumplu. Zapraszam. W gruncie rzeczy tu już może wystarczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 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 Bardzo ładnie. Szkoda, że razem z Gearsami nie jest też upgrade'owany poziom damage'u, który im zadajemy, bo to by było spoko na maksa. No ale nie można mieć wszystkiego. Nie ma rogu, więc musimy jeszcze paru zatłuc niestety. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, bo... O, witaj, świnko. Bo ja generalnie jestem pacyfistą. Bardzo mi przykro, że tu na przykład świnka się boi. Albo że jakieś bawoły mogą dostać w łeb. No to jest słaba sprawa, słuchajcie. Miłość by się przydało i przy... Och. Fajna kupa. Miłość i przyjaźń fajnie byłoby tutaj szerzyć, jak najbardziej. TVN się mylił co do mnie. Myślę, że tutaj powinniśmy... O, ale was jest tutaj przyjemnie dużo. Bardzo mi się to podoba, muszę przyznać. Witaj, kumplu. Kumple najlepsi, pewnie, zapraszam, gościu. Trzeba go będzie trochę wyciągnąć, ale damy sobie radę. Kumple, chodź.
Byczku, no. I to dosłownie. Oj, byczku plus jeden. To już chyba wystarczająco. Ale zajarany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Patrz, mamy nawet publikę, która chce zobaczyć, jak tu się świetnie bawimy. Ale zesranko poszło. Ok, witam, bardzo mi miło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nawet nie będę się musiał starać, żeby kajtować kolejnego. Znaczy kajtować będę ci cały czas, gościu. Ale nie będę musiał się starać, żeby cię wywabiać z grupy. Dobra, okej, dostanę. Jest róg, tego potrzebowałem. Bifalu horn. Słuchaj, gościu, ja to w ogóle... Bardzo to niegrzeczne było, także sobie podszedłeś po prostu i sobie to zażarłeś. Wiesz, to strasznie nie na miejscu. To, jak tak można w ogóle? Chciałem zapytać. Bo to ja nie wiem, to u was na wsi tak się robi, czy o co tu chodzi? Dobra. Mamy róg, słuchajcie. Miałeś, chamie, złoty róg. I masz go nadal. No i cyk. Tak się robi hip-hop. Mamy latarenkę, słuchajcie. Mamy kupsztala dobrego. Wow, kolejna grupa bawołów. Ależ super. Podoba mi się to bardzo. Bardzo mi się to podoba wszystko. Lecimy w takim razie do... Do bazy w sumie. No, dziurą żadną nie przelecimy szybciej. I będziemy zaczynać jakąś tam pomalutku rozbudowę, no nie? Tak chyba najsensowniej, no bo nie mamy tu już nic mądrzejszego. Mamy sporo gearsów. Mamy rzeczy, których potrzebujemy na zimę. Jest jeszcze tydzień do niej, więc fajnie. Możemy zacząć właśnie zbudować jakieś takie pierwsze schronienie. Za chwileczkę zrobimy wyprawę po light bulby, żeby mieć jeszcze lepiej działające lanterny. W trakcie zimy myślę, że zaczniemy sobie pomalutku przesadzać właśnie jakieś kwiatki, drzewka, patyczki, inne tego typu głupoty, żeby pomalutku budować te rzeczy po prostu w okolicach naszej bazy. No i chillerka. Co tu więcej dodać? Witam, witam. Dobra, teraz tak, tutaj sobie mogę, a nawet nie mam już gdzie odkładać rzeczy, bo mam ich naprawdę, naprawdę sporo. I to dobry problem do posiadania, o ile można to nazwać w ogóle problemem. Okej, teraz tak, zacząłbym od pitchforku, żeby faktycznie, no właśnie, żeby faktycznie móc tu zacząć, słuchajcie sobie, przygotowywać tę baskę. Tu może być silnik i mogą być skrzynki, czy jakoś tak dosyć nierówno chyba jest. No, przesuniemy to sobie zaraz. Tutaj będzie droga. Tutaj sobie możemy zrobić w ten sposób. Hop. Tu możemy sobie zrobić w ten sposób i tu będzie droga pomiędzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. I to jest, aha, bo tu jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, czyli tu by było pięć, sześć i tu by było raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tu sobie idzie droga. To możemy sobie powiększyć, w zależności od tego, co będziemy chcieli tutaj robić. 3, 4. I tu robimy sobie cyk, proszę bardzo, bardzo ładnie. Tu robimy sobie cyk, siup. Tak, tu będzie bieganinka, tu jest to. Tu zrobimy sobie też szerokość 2. 2. 3. 4. Tu proszę bardzo, bardzo ładnie. Tu proszę bardzo, bardzo ładnie. Super. Teraz tak, tutaj mi się za chwileczkę przyda siekierka w sumie. Nie wiem, czy jakąś mam. Znaczy teraz tak. Zastanawiam się nad tym środkiem. Czy tu na przykład nie zrobić sobie czegoś takiego. I tu mieć po prostu ognisko. I tu mieć skrzynki. I tu mieć na przykład te.
wiecie, silniki i to by było w sumie dosyć fajne chyba. Tak, tu na przykład fire pit zbudować właśnie tak na środku, nie? To by było spoko. To tylko teraz musiałbym zacząć te skrzynki po prostu, no zniszczyć je. Trzeba by było i przesunąć, ale to jest w sumie okej nawet. Tak, bo to by było tutaj idealnie tak na środku po prostu. Można by to zrobić raz, dwa, trzy, cztery, osiem tego ma, więc zrobimy raz, dwa, trzy, cztery. Tak tutaj ładnie. No i to by było git. I tu byśmy mieli taką główną tą, tutaj byśmy sobie zrobili skrzyneczki, tutaj silniki, tutaj ogniska, albo zrobić dwa, żeby mieć od razu miejsce później na endothermic fire, żeby jego sobie móc zbudować. No i będziemy się bawić, ale to zrobimy już w kolejnym odcinku Don't Starve. Póki co dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, siemano!